Kaliskie Archiwum Filmowe odwiedza dziś panią Eugenię Pastuszek, prezesa Kaliskiego Oddziału Związku Sybiraków. Pani Pastuszek urodziła się w roku 1928 w Grodnie. Kim byli pani rodzice? Jak ja się urodziłam, to rodzice moi mieszkali wtedy w Bohaterowiczach i mieli gospodarstwo obok Bohaterowicz, ponieważ jak ojciec wyszedł z wojska, to były lata 1922 roku chyba, otrzymał gospodarstwo, które należało się dla tych wojskowych, którzy szli do cywila. Dlaczego przenieśliście się do Grodna? Całe rodziny wyjeżdżały za granicę i mojego ojca siostra zdecydowała wyjechać do Brazylii. I namówiła mojego ojca, więc mój ojciec sprzedawał wszystko to, co miał tam właśnie w Bohaterowiczach i obok. I wyjeżdżaliśmy do Brazylii. I poszliśmy na pożegnanie, to pamiętam, poszliśmy na pożegnanie do wujków, czyli do braci mojej mamy. Wujkowie tak namawiali, tak tłumaczyli, że rodzina moja zdecydowała nie jechać, tylko osiedlić się w Grodnie. Jak wyjechaliśmy do Grodna, to tam chodziłam w Grodnie do drugiej klasy. To było na przedmieściu Grodna przy ulicy Lipowej. Szkoła teraz, dwa tygodnie temu jak byłam w Grodnie, nigdzie mnie nie podwozili na tej wycieczce, ale pod szkołę mnie podwieźli po to, żebym zobaczyła, gdzie do tej szkoły chodziłam. No więc tam uczyłam się do 1939 roku. W 1939 roku zdałam do klasy szóstej. Mam świadectwo. Jedno jedyne świadectwo, jakie mam, ponieważ żadnych innych dokumentów, zdjęć przedwojennych nie mam. Nie mam dlatego, że jak przyszli Sowieci nas wywozić na Syberię, zniszczyli wszystko. W Grodnie mieszkało trochę Białorusinów i bardzo dużo Żydów. Czy pamięta ich pani? W mojej klasie była jedna dziewczynka prawosławna. Wiedzieliśmy o tym, ponieważ ona wtedy, kiedy była lekcja religii, ona wychodziła z klasy. Jej rodzice, widocznie ona powiedziała przedtem, że jej ojciec znał mnie. No i przecież muszę nawiązać do tego, do tej całej Syberii, bo jak nas wywozili, to jej ojciec prowadził sanie. To było w zimie, 10 lutego. Jechał tymi saniami i wiózł mnie, ponieważ nie mieliśmy nic do jedzenia. To jak znaleźliśmy się w wagonie, to przyniósł bochen chleba i powiedział mojej rodzinie, że to jego córka, ponieważ zna mnie, kazała przynieść ten chleb do wagonu, ponieważ my bylibyśmy głodni, bo nie mielibyśmy co jeść. Ona mieszkała obok naszego przedmieścia. Była tam taka wioska Kiełbasin. Teraz dopiero się dowiaduję, że to była wieś białoruska. Ale gdzie chodziły te dzieci do szkoły, że ja znałam tylko tą jedną koleżankę, to trudno mi jest w tej chwili powiedzieć, ale przyjaźniłyśmy się normalnie, w ogóle nie myślałyśmy o tym, że ona tam, czy ona jest prawosławna, a ja katoliczka, to w ogóle się na ten temat nie rozmawiało. A miała pani w klasie koleżanki Żydówki? W klasie nie mieliśmy. W Grodnie była szkoła, gdzie szkoła powszechna, to się wtedy mówiła, nie podstawowa, powszechna szkoła, gdzie należały rodziny żydowskie i ich dzieci. Natomiast w naszej szkole ja sobie nie przypominam takich. Mimo że Grodno było znane, ale to się teraz dowiaduje historycznie, że podobno było znane jako miasto żydowskie. Mój brat był niedobry dla tych rodzin żydowskich, bo należał do tej starszej grupy, a ta starsza grupa biegała i wypisywała na murach bij Żyda, uciekaj od Żyda, coś takiego. Natomiast ja należałam do młodszej grupy i myśmy się takimi sprawami nie zajmowali. Jak zapamiętała pani pierwsze dni wojny? Bardzo wcześnie rano
jeszcze nie wybierałam się do szkoły, to już ojciec obudził, że mamy szybko wstawać i uciekać z tej części budynku na drugą stronę. Dlatego, że 2 kilometry od nas była prochownia. I pierwsze dźwięki wojny usłyszeliśmy, jak ta prochownia, nie umiem tego określić, rozpadała się, ponieważ bombardowanie prochowni rozpoczynało wojnę w Grodnie, przynajmniej po naszej stronie, tam gdzie wiedzieliśmy. Powypadały u nas wszystkie szyby w naszym mieszkaniu. Przenieśliśmy się na drugą stronę naszego budynku, w którym mieszkaliśmy, bo już dom był wybudowany, to był nowy dom, jeszcze nawet nie skończona do końca była budowla. Przenieśliśmy się na drugą stronę, ponieważ nie sposób było zostać w tym mieszkaniu. Kiedy po raz pierwszy zobaczyła pani Rosjan? Jeszcze byli Niemcy, a już zbliżali się Rosjanie. Niemcy, ponieważ do Grodna podobno nie wchodzili, ale po naszej stronie Niemna, czyli w tym przedmieściu, przychodzili do nas, do naszej rodziny, że oni tutaj nie będą, bo jeszcze 2 dni i oni wyjadą. I tak było. Później dotarli, Niemcy już się wyprowadzili od nas, natomiast dotarli Rosjanie w okropny sposób. Już od razu ojciec włączył się do grupy obrony Grodna, ale był w tym wieku, że nie brali wtedy do wojska, czyli jeszcze już w wojsku nie był, ale włączył się do grupy obrońców Grodna. Nie było go w domu przez cały czas, a weszli Rosjanie. I od początku pytali oczywiście o ojca. Przeszukiwali mieszkanie i pytali, gdzie jest, bo widocznie wiedzieli, że ojciec jest. I tak trwało to do 10 lutego. Jak wyglądało wasze codzienne życie pod sowiecką okupacją? Cały czas ojciec ukrywał się. Przychodził tylko raz w tygodniu, czasem raz na 2 tygodnie. A NKWD wciąż szukało go. Wciąż przychodzili. Dałam do 6 klasy, że kazali nam chodzić do 5. Bo oni mają wyższy poziom nauczania i oczywiście już to przede wszystkim dzieciom się nie podobało, to znaczy zdałam do 6, a mam chodzić do 5. Już dzieciaki były przeciwko Rosjanom. Jak mama sobie radziła? Kartki wprowadzili żywnościowe i trzeba było kupować chleb. To było zajęcie mamy albo mojego brata, nie moje, bo ja za mała byłam podobno. I chodziło się w kolejce, czasem w nocy wychodzili po to, żeby zdobyć w tym dniu coś, przede wszystkim chleb, bo nikt tam w domu już wtedy nie wypiekał chleba. Jak wyglądała wasza wywózka? Przed domem stały sanie. Te sanie prowadził ojciec tej dziewczynki, o której mówiłam, tej Białorusinki, która niedaleko mieszkała. Ja znałam tego ojca, no bo ojca koleżanki. Powiedział do nas, że jest tak zimno, że zanim dojedziemy na miejsce, nie powiedział, gdzie to miejsce będzie, zanim dojedziemy na miejsce, to zmarzniemy i mamy iść wziąć sobie ciepłą pościel. Polecieliśmy jak to dzieci. Mama tam nie wychodziła już, mama wyszła i usiadła na saniach, a my, brat wziął poduszkę, ja poduszkę, a jeszcze ten, który nas wyprowadzał, pierzynę moją skręcił, czymś przewiązał, to miałam i poduszkę, i pierzynę. Sadzili nas do wagonu i w tym wagonie była jeszcze jedna, jedyna rodzina, taka sama jak my, że nie mieliśmy nic. Tylko sąsiedzi, którzy znali się z widzenia, jak brat wychodził po wodę, bo dawali gorącą wodę, co prawda niewiele mieliśmy do tej wody, ale dali garnek taki, duży, kilkulitrowy, aluminiowy, pamiętam jak dzisiaj, brat zdjął pas harcerski, przełożył przez te rączki garnka i to był dla nas i garnek, i wiadro do noszenia wody. A co stało się z ojcem? A
a brat wychodził po wodę i wrócił raz z ojcem, czyli nasz ojciec dobrze pilnował, a żeby już po raz drugi na Sybirakiem, to widocznie wiedział, jak tam się, znał bardzo dobrze język rosyjski, a więc z tymi karabinierzami, którzy nas pilnowali, rozmawiał, dowiedział się, w którym wagonie jesteśmy, zauważył swojego syna, który idzie z tym garnkiem. Oni udali, że nic nie wiedzą i ojciec doszedł do nas i jechał z nami. Dokąd ostatecznie trafiliście? Pociąg zatrzymał się w lesie. Szliśmy przez śnieg, zapadaliśmy się po pas. Ja z ojcem na przodzie. Ci z wagonów różni, jedni całymi rodzinami, inni pojedynczo. Zobaczyć, gdzie to jest. My właśnie z ojcem po to, żeby zobaczyć, gdzie to jest. Mama szła z bratem wolniej, brat prowadził mamę. Doszliśmy, okazało się, że to było co najmniej 2 kilometry od torów kolejowych. Doszliśmy do baraku. Stał taki barak drewniany, długi taki dom. Weszliśmy do środka i szukaliśmy. Był taki długi korytarz. Po obu stronach korytarza były pokoje. Jak tam żyliście? Dzieci dostawały po 200 gram chleba. Dorośli po 400 gram chleba. To podobno było w różnych miejscowościach różnie, ale z tego, co rozmawiamy z Sybirakami, to tak było najwięcej. Na drugi dzień już przydzielali do pracy. Mamy przydzielili do grupy, która składała się z kilkunastu osób i pracowali przy torach kolejowych. W okresie zimowym sprzątały, kobiety to były, śnieg, miały wyznaczone kilkanaście kilometrów torów kolejowych do oczyszczania. Natomiast mężczyźni różnie trafili. Mój ojciec, ponieważ rozmawiał po rosyjsku, a więc pochwalił się, że umie obsługiwać maszyny w tartaku i dostał pracę tartaczną. Czasem to mu pomagało, a czasem właśnie gorzej było z tą pracą tartaczną, bo jak wyjeżdżaliśmy do Andersa, to ojca nie chcieli puścić, bo był im potrzebny przy maszynach tartacznych. Czy pani się tam uczyła? Ponieważ zdałam do szóstej klasy, mimo że w Grodnie cofnęli mnie do klasy piątej, to ja i tak zgłosiłam się do szóstej. No i chodziłam, to był rok 40. Chodziłam do szkoły tylko wtedy, kiedy mogłam tam dojść, a rzadko mogłam dojść. Szkoła była w Kwitku, czyli oddalona o 4 km od tego naszego baraku w tej tajdze. To w okresie zimowym nie miałam w czym chodzić. Jak poszłam to raz w tygodniu, to było dobrze, jak trafiłam do tej szkoły. Co się z wami działo po amnestii, jaką ogłosił rząd sowiecki po zawarciu paktu z rządem Sikorskiego? Ponieważ była amnestia i kto chciał, to mógł wyjechać. Z tym, że nie zawsze udawało się tym chcącym, na przykład mojego ojca długo nie puszczali, bo potrzebny był im jako pracownik w tartaku. Wreszcie jak można było wyjeżdżać, to z tajgi jechaliśmy, no przecież nikt nie miał pieniędzy, żeby wyrwać się z tej tajgi. Jechaliśmy prawie kilka tygodni, chyba za 3 tygodnie jechaliśmy z tajgi, zanim dojechaliśmy do Nowosybirska, czyli tam, skąd można było już dostać się do armii Andersa. Ojciec już się dostał, już był zapisany, zapisał rodzinę, całą naszą rodzinę i mieliśmy jechać z ojcem jako członkowie rodziny. I w Nowosybirsku właśnie słyszymy głos przez radio ogłaszany dla wszystkich tam, dla miasta, ogłaszany: Polacy, zdrajcy, nie wolno wam dalej poruszać się, macie się osiedlić w promieniu 300 km od Nowosybirska. Czyli nie udało się wam dołączyć do armii Andersa? Wyjechaliśmy do Bijska. To było od Nowosybirska, nie potrafię powiedzieć dokładnie, ale ponad 100 km na pewno. To była miejscowość najbliżej granicy mongolskiej, wtedy Mandżurię tam się mówiło, ale to Mongolia. Najbliżej granicy mongolskiej, nad rzeką Bija. Z czego utrzymywali się tam rodzice? Oboje trafili do fabryki spirytusowej.
Ojciec zajął się końmi i ze stacji towarowej przewoził do tej fabryki spirytusowej ziemniaki. Ja przynajmniej miałam co kraść, kradłam te ziemniaki po to, żeby było co jeść. Ojciec udawał, że nie widzi, że ja kradnę. Pracował po 12 godzin dziennie, ale na jedną zmianę, natomiast mama pracowała w fabryce, tej samej fabryce, coś tam sprzątała, coś roznosiła, ale miała dwie zmiany. Pracowała na zmianę dzienną i nocną. Brat pracował i znów pracował przy cięciu lasów. Brat był w dywizji kościuszkowskiej. Dostaliśmy zawiadomienie, że zginął na polu chwałym i już go pochowaliśmy wśród siebie już i wymodliliśmy się i dopiero w styczniu dostajemy wiadomość od jakiejś kobiety, że takie ataki, członek pod Moskwą leczy się, jest tak ciężko chory, że ona musi za niego napisać, a on chciał się wreszcie zawiadomić rodzinę, że jednak jeszcze żyje. Takie zawiadomienie brat mój przywiózł do Olsztyna i ja do tej pory nie dostałam tego zawiadomienia, bo gdzieś zostawił w Związku Inwalidów Wojennych, a później leczył się przez półtora roku w różnych szpitalach, aż dojechał do nas w 1945 roku, na początku po szpitalach, dojechał i okazało się, że tak długo się leczył, że jest ciężko ranny, wreszcie zaczął mówić, zaczął pisać, bo już do nas list pierwszy napisał i okazało się, że jest bez nogi, całkowicie usunięta noga, czego nam nie powiedział, dopiero jak przyjechał, to zobaczyliśmy. Kiedy wróciliście do kraju? Organizowaliśmy się od stycznia 1946 roku, czyli całe pół roku wiedzieliśmy, że są starania na to, żeby wyjechać. A dopiero tak w grudniu, w styczniu mniej więcej w tym okresie wiedzieliśmy, że szykuje się dla nas transport. Transport był przygotowany dopiero w kwietniu. Czyli w 1946 roku w kwietniu już wiedzieliśmy, że jedziemy. Czy wszyscy Polacy wrócili? Nie wszystkich puszczali. Był taki okres, że jak wróciliśmy z tajgi, to zmuszali, jak powiedzieli, że Polacy zdrajcy, to zmuszali do tego, żeby Polacy przyjęli obywatelstwo rosyjskie, żeby napisali, że przyjmują. Do mojego ojca nie czepiali się, bo był im tam wciąż i znów był potrzebny im do roboty. Natomiast mamę na 3 tygodnie aresztowali. Wreszcie Związek Patriotów wywalczył, że mają prawo nie podpisywać się. Mają prawo, bo natomiast ci, którzy podpisali, no niestety nie wyjechali później. Podpisał obywatelstwo, podpisał, że jest Białorusinem albo Ukraińcem, bo z tych rejonów wywozili, to później my Polacy jechaliśmy, cieszyli się, że jedziemy do ojczyzny, a tamtym nie dali dokumentów i nie wyjeżdżali. Jak wyglądała podróż? Wyjeżdżaliśmy dopiero w kwietniu, Boże, ten okres, jak siadali, były wagony i znów towarowe. Wciskaliśmy się, ile mieściło się Polaków, tylu wchodziło do tych wagonów, ale nas już nie pilnowali, już nie było karabinistów, już jechaliśmy sami, już jechaliśmy, co prawda ubrani okropnie, chyba teraz żebracy gorzej, lepiej chodzą ubrani niż my stamtąd, bo w łachach różnego rodzaju, przecież nie było gdzie tego kupić, tu i ówdzie gdzieś tam się coś znalazło, coś tam dostali, robotnicy dostawali odzież do chodzenia, no to było coś okropnego. Niemniej jednak cieszyliśmy się i pamiętam w kwietniu już jesteśmy w wagonach, z naszego wagonu wychodzi jedna z koleżanek mamy, że ona nie jedzie. Dlaczego? No bo ma tam chłopaka, bo tam poznała kogoś, tego, który podpisał obywatelstwo rosyjskie i nie puszczali go. I ona została tam.
wszystko śpiewaliśmy, Boże coś polskie i wszystkie polskie piosenki, jakie znaliśmy jeszcze i które nas nauczyli nasi dorośli. Jechaliśmy w kierunku Polski. Jechaliśmy ponad miesiąc. Przy końcu kwietnia dopiero zbliżaliśmy się do Tyraspola. W Tyraspolu ktoś rzucił hasło. Nikt z naszych młodych oczywiście, tylko ktoś dorosły rzucił hasło, wyskakiwaliśmy z wagonów, klękaliśmy, całowaliśmy polską ziemię. Do tej pory pamiętam, jak płakaliśmy, że jesteśmy w ojczyźnie, z radości płakaliśmy, że jesteśmy w ojczyźnie. Teraz czasem, jak nasz papież Jan Paweł II przyjeżdżał do Polski i całował ziemię, to mówiliśmy, że chyba Sybiracy mu dali taki przykład, bo myśmy to robili. Dokąd was zawieziono? Już przedtem, zanim wyjechaliśmy do Polski, to mieliśmy kontakt z mieszkańcami, z rodziną Bohaterewiczów, bo rok czasu pisaliśmy do siebie, jak nie wolno nam było wyjeżdżać. I dostaliśmy wiadomość z Wilna od Naruszewicza, że on jest teraz w Olsztyńskim, w takim miasteczku Wartenburg wtedy się nazywał, niemieckim, teraz nazywa się Barczewo i później mieszkaliśmy w tym Barczewie. No i w Poznaniu, jak dowiedzieliśmy się, że nie możemy dalej jechać, to stwierdziliśmy, że w takim razie jedziemy w Olsztyńskie. Wysiedliśmy z Poznania i z tymi łachami, bo nic więcej nie było, z takimi tymi szmatkami powiązanymi jechaliśmy bez pieniędzy, bez biletu, jakimś towarowym pociągiem. Kolejarze nam pomogli znaleźć takie miejsce, który pociąg jedzie do Olsztyna z Poznania. I tak całą noc jechaliśmy na takim podejście wagonowym. Czy wszyscy z waszej grupy przeżyli pobyt na Syberii? Koleżanka, o której mówiłam, że była z Grodna, Janeczka. Byłyśmy razem w tajdze, przyjaźniłyśmy się bardzo. I wtedy, kiedy już można było wyjeżdżać z tajgi, ktoś miał nasiona ogórków. Wsiane były te ogórki. Ogórki wiadomo, że nic inne tak szybko nie rośnie, bo tam ziemniaków w ogóle nie było. Ale ogórki jak urosły, to oczywiście zajadałyśmy się i ona zjadła, nie wiedziała o tym, że potem nie pije się wody. Jak wypiła wodę, dostała tak ciężką chorobę, że znalazła się w szpitalu i zmarła. Byłam na jej pogrzebie. Nie mogę zapomnieć, to była moja koleżanka, z którą chodziłyśmy do tej samej klasy. Razem byłyśmy w tajdze. Razem spotkałyśmy niedźwiedzia. I później ja ją chowałam na tym cmentarzu w Bijsku, a więc już wyjechaliśmy z tajgi. Chowałam, stałam nad grobem. Nie potrafiłam ani modlić się, ani płakać. Wciąż ją przypominałam i do tej pory Janeczka Trzcińska.